Witaj, Mączki, z tej strony Andrea, w kolejnym odcinku z Harzan 4 na lokacji Kaiser Redux jako federacja naddunańska. Jest to moment po tym, jak już zakończyłem moją ostatnią sesję nagrywkową i już, jako że teraz jest coś takiego, że muszę nagrywać na cały tydzień, więc przez cały tydzień czytam wasze komentarze, więc osoba, która napisała komentarz, co mam zrobić, bo akurat ta seria wyszła, to no wyjaśniła, co chodziło. No, akurat nie będę zbytnio wracał za szybko do tego moda, jeżeli chodzi o Austrię. Ale chodziło o to, żeby zakończyć właśnie monarchię dualistyczną. Szczerze powiem, nie myślałem o tym jako centralistyczne państwo. No, ale czasami tak bywa, że coś tam, że tak powiem, czasami coś napiszemy, myślimy, że zrozumiałe jest, po czym okazuje się, że nie zbyt czasami może być zrozumiałe. W takim razie będę już kontynuować naszą serię. Tak naprawdę postanowiłem, że jako, że tak trochę przyjemna jest, no to może popróbujemy trochę powalczyć z majorami. Czasami po prostu nie walczymy, dlatego że wiadomo, że po prostu się nie opłaca. Ale tutaj na przykład możemy sobie odbić te terytoria i w sumie dodać je do naszej federacji. Więc to jest nawet ciekawe. Ogólnie przez przypadek też się zorientowałem, że w sumie rozdzieliłem te dwa państwa. Ale to też czasami tak bywa, że człowiek się zastanawia, w pewnym momencie się po prostu tak dzieje. Okay. W takim razie oprócz tego my dołączymy tutaj do tego tutaj jeden front, dlatego że na pewno się nam przyda. I na pewno też trzeba powiedzieć sobie o tym, że... Okej, czego nie produkujemy niby? Civil Naval Bomb. Okej, to jest tak bardzo specyficzne, że zgaduję, że po prostu zdobyliśmy przez jakiś statek. W ogóle sobie zobaczyłem, że mieliśmy tyle punktów doświadczenia lotniczego, że wszystkie swoje doktrynki lotnicze już zrobiłem. Więc no, już mam to wszystko zrobione. Okej, CV Nova Bomber. No właśnie. To. No ile to kosztuje? 16, to nie jest jeszcze jakoś tak dużo. Więc dajmy to. Niech się to produkuje. Będzie nas to też nie obchodzi tutaj. Mamy oczywiście mnóstwo rzeczy, które możemy porobić. Teraz sobie trochę pogarniałem, żebyśmy byli na bieżąco, ale wiadomo, że w pewnym czasie znowu będziemy mieć problem. Ok, w takim razie, żeby dołączyć do tej wojny, musimy manualnie ich tutaj justify'ować. Więc niech tutaj się zacznie, no to 30 dni to na pewno nam trochę pomoże. Rosjanie się też rozłożą na tych granicach, ale wiadomo, że no z obecną armią to aż tak łatwo to nie będzie dla nich. Na pewno trzeba się obawiać tego, że ich armia może tutaj trochę być mocna. Tego też możemy mieć pewne problemy, ale na razie się tym nie przejmujmy. W głównej mierze to jest nasz główny front, tutaj to po prostu sobie będziemy bronić nieco naszej granicy. Jak sami widzicie, już pokazuje, że o, już nie możemy tutaj przejść, że ich dywizje są w miarę ok. Szczerze powiem, ich dywizja to jest prawie cała sama piechota, więc może pokazywać tak, ale koniec końców nasze dywizje będą się przebijały przez nich. Plus jeszcze zapewne produkują dużo samolotów, więc też by się przydało nam trochę ogarnąć. Cofamy się w Azji. Tutaj się wyzwolili, są razem z nimi. Nieformalnie. Japończycy są dosyć duzi. Tutaj walczą z tymi. To trochę sporo jest, nie powiem. W ogóle to jest śmieszne, że jak się patrzy na tego gościa na tym portrecie, się w ogóle nie kojarzy. To jest ten, co naprawdę rządził Arabią Saudyjską. Okay, patrzę, jak to wygląda. O Jezu, ale mu zrobili portret. Taki totalnie jakby był z wanilii. Okej, sobie tak na razie przyglądałem, jak to wygląda na świecie.
Raczej na południe nie będziemy atakować. Tutaj na pewno Włosi mogą podatakować, ale jeżeli nie atakują, to znaczy, że druga strona ma w miarę wystarczająco dużo dywizji. Okej. No widzę, że tutaj ruskie się gromadzą. Front tutaj to, że tak powiem, nic się nie zmieniło. I teraz mamy mnóstwo badań. Nie cierpię tego momentu. O, na szczęście tutaj możemy sobie dać na jakieś proste badania. Okej. To wydaje. Albo. To się wydaje, jakby to nie było to, co miało być, ale okej. Dobra, w takim razie atakujemy. To nie jest tak, że. Że to będą jacyś trudni do pokonania. O, nawet zielono tutaj mamy. O! Wielka Brytania powróciła. Dobrze dla nich. No, a my się już przebijamy. Mówiłem, to nie jest. Nawet jeżeli jest to czerwone, to po prostu przez to, że mamy te bataliony wsparcia, to one nam później breakthrough będą dodawały i będą po prostu cięły ich organizację. Więc mogą być nawet silne, ale bez batalionów wsparcia to jest po prostu nic. Okej, tutaj możemy sobie kolejne dać. Mamy te rzeczy, tak naprawdę dzięki temu bardzo dużo, właśnie cztery do tego to naprawdę przez dłuższy czas wykorzystywałem. Tutaj tak naprawdę nic nie ma, tutaj są same bonusy. Tutaj mogłem sobie coś wziąć, no ale wiecie, to tak naprawdę nic nie zmieni dla mnie. O, kolejne rzeczy, no zawsze możemy wziąć. No i teraz przebijamy się przez to. Też tutaj, jak sami widzicie, Niemcy też dzięki temu mają pewną pomoc. No, Niemcy, wydawało mi się, że totalnie przez nich tracę ten run, dlatego że oni przez pewien czas tak mega słabo wyglądało to wszystko. Ale no, koniec końców udało się. Wy nie jesteście marionetką, nie, wy zostaliście whitepisowani, ci są marionetką. Tak, tutaj jest jakaś taka dziwna mechanika, że oni po prostu robią jakieś takie whitepisa. Totalnie nie rozumiem. No tak samo jak Bułgaria, która jest pokonana przez tutaj przez Serbię, Rumunię i Grecję, a później oni wracają i takie, że są niepodlegli, takie, no nie wiadomo. Okej. A tutaj jak wygląda? A Kurdystan jest niepodległy. Jesteśmy z Armenią. Ma się duża Armenia jest. To jest, to wy tylko dostaliście tak, czy tylko tak dostaliście? O Jezu, ale ten, czasami takie zastanawiam się, dlaczego niektórzy aż tak dokładnie robią te tereny. Bo się zastanawiam później, czy nie ma jakiegoś tutaj kontentu takiego związanego z tym, ale czasami to jest coś takiego, że z nudów się robi. Więc czasami jest coś takiego, że a, z nudów sobie zrobią tutaj regiony. Okej, co tutaj możemy zrobić? Bardziej, co jest później? Czołgi, support, land doctrine, heavy tank models. Ja szczerze powiem, to na środku byłoby najlepsze, dlatego że wiadomo, że to jest to. Bo te, te bonusy dadzą nam do modernów. Dobra, weźmy sobie to. Na arenę nie ma zbytnio różnicy, tylko te cztery bonusy do Lang Doctrine to jest nawet fajne. No, widzicie? A bramy smoleńskiej to nie musieliśmy przekraczać. Okej, okay. Zauważyłem, co się dzieje na dole. Tutaj ogólnie to byli nasi sojusznicy. Chcieli się tym zająć, ale widzę, że zostawili to kompletnie. Okej. Weźcie, to tak naprawdę to my już od tyłu im to wchodzimy, więc nie ma jakiejś różnicy wielkiej. Więc niech tylko wejdą te dywizje. Szczerze, możemy dać chyba na mega agresywny. A jest już na mega agresywny. Okej, czy my tracimy zbyt dużo manpowera? No, straciliśmy trochę.
Zabiliśmy ludzkim połowę tyle, ale na pewno trzeba będzie zwiększyć sobie. Możemy War Economy też zdać. Mamy tyle political power, więc nie ma problemu. Okej. W głównej mierze to po prostu teraz bardziej patrzymy. Dobra, poczekam jeszcze na bonusiki, bo z tymi bonusikami to więcej porobię. Okej, tutaj już nic więcej nie pójdzie. Tutaj nic. Trochę do przodu, ale możemy sobie to porobić. Do Tatry damy. No i tutaj artyleria też może pójść. Okej, tutaj Kaukas jest przejmowany. Okej, coś tak się nam front porozdzielały. Ale... O, masz los, Bułgaria się zdesantowała na Armenię. Teraz to zauważyłem. Okej, my tak w sumie... No tutaj zbytnio nie kładę tych dywizji, ale widzę, że oni tak powoli się poruszają. Okej, dawajcie tu. A ktoś tak jest... Hiszpanię. Jeżeli Hiszpania będzie chciała nas zaatakować, to w sumie będzie jakiegoś większego problemu, bo możemy na szybko wysłać tam trochę dywizji. O, zapomniałem, że oni mogą mieć w Piotrogradzie. Piotrogradzie, Petersburgu. Bo to Piotrograd to chyba kiedyś się tłumaczyło, chociaż czasami jest coś takiego, że są te stare tłumaczenia i są poprawne, tylko oficjalne są jeszcze tłumaczenia i Petersburg jest oficjalnym tłumaczeniem. Okej, tutaj możemy sobie dać, a teraz do doktrynki. Bum. Dlatego czekałem, ponieważ z taką ilością to naprawdę więcej doktrynek zrobimy. Jakąś strategię Blitza damy, zawsze jest fajnie dać jakąś taką strategię. Okej. Tutaj sojusznicy poszli sobie, bo my przejęliśmy te terytoria, ale taką małą armię rozstawiliśmy, która ciągle pcha do przodu. Tutaj nasza armia to już do Moskwy dochodzi, bo mają tą kawalerię. Nieregularna kawaleria. No, szczerze powiem, oprócz takiego bardziej symbolicznego, ta kawaleria, ona taka nie jest jakoś wyjątkowa. Okej, samoloty. Może też niedługo samoloty trzeba będzie poprawić. Muszę tutaj ulepszyć, ciężkie działa dać. Tak, bo mamy wystarczająco trustu, żeby... nie pamiętam, jak po polsku to jest trust. Jakbym miał to tłumaczenie włączone, to bym wtedy zapewne wiedział. Ale... teraz to nawet trudno mi się zastanawiać, jak to by się tłumaczyło. I mamy trochę tych stoczni, więc na bieżąco dodajmy to. Na pewno by się przydał trochę fabryk militarnych. No, jesteśmy blisko tego. Dobra, kolejne dywizje. No, mamy mało manpowera, szczerze powiem. Daliśmy ten nowy poziom, ale tak 2 na 10 nie polecam. Już widzę, że artylerii nam brakuje. Okay. Możemy niektóre rzeczy ulepszyć co chwilę, bo nam się po prostu poziomy nabijają tak szybko. Przed chwilą dosłownie ulepszaliśmy to. Ale brakuje nam artylerii. Tak, brakuje nam artylerii. Na szczęście mamy wystarczająco zasobu, więc to nie jest aż tak źle. O, no tutaj tak mała armia poszła. Tutaj rozłóżcie to. Wy do tego rozkazu. Właśnie, bo całe tutaj dużo bez rozkazu są. Wiecie, chyba że dałem wszystkich bez rozkazu. Właśnie, rozkazu, wszyscy są bez rozkazu. Okej, a wy... Tutaj, wy tutaj wejdźcie. Tak naprawdę musimy opanować Armenię, więc... To, że tak nie podbijamy ich, to w głównej mierze ja po prostu dociągnę. Okej, kto tutaj jest? Oj, nie.
Nie jesteśmy w wojnie. Nie jesteśmy w wojnie. Jesteśmy w wojnie z Armenią, ale te granice, nie powiem, one brzydko wyglądają. Za chwilę je poprawimy. A, możemy sprawdzić to wszystko. Okej, w takim razie... A, Transkauska... No... Teraz to wam się zmieniła nazwa, ha, ha, ha. Dobra, więc jak najszybciej wycofajmy się. Wszystkie te wizje niech się tutaj wycofują. Później sobie poprawimy front, bo jak sami widzicie... O... Tutaj się... Okej, Norwegia. Więc w Norwegii nic nie możemy zrobić. Możemy poprzestawiać, ale nie mamy wystarczająco punktów. To jest 8. No Szwecja z nami była, no to Szwedą mamy to. Okej. My jesteśmy też w wojnie z... Was tylko... Tak, tutaj z tymi, a tutaj to już są pokonani. W głównej mierze musimy po prostu wejść do ich miast i... Już podbić. Okej, podbici. Akurat to przez nas. Więc w sumie weźmiemy wszystko. No chyba, że... Nie, tam nikt stąd nie był. Dobra, bierzemy wszystko. I co teraz? Jeszcze jesteśmy w wojnie z tymi. Właśnie, to jest trochę tak zbugowane. Okej. Tutaj jest Fate of Georgia. Myślę, że nie będziemy robić dużego tutaj. Po prostu wszystko tam w sumie weźmiemy. Liberate Armenia. Oj. Ta Armenia to trochę za duże jest. Gdzie co? Wezmę to wszystko. I co tutaj jest? Jak was Armeńczyków nie lubią, to wszystkie zabiorę miejsca. Widzicie, po prostu małą Armenią. Transfer. Okej. Azerbejdżan, wyzwól Azerbejdżan. Macie za swoje. Okej, czym jest Lori? Dam to Gruzji. I chyba już wszystko tak. Więc tak, Armenia za karę, co zrobiła, straciła wszystkie swoje terytoria i dosłownie teraz jest mała. Idzie za swoje. Więc tak, ewidentnie mamy miszmasz. Będę musiał to poprawić. No, to było ten White Peace, który zrobili. Jak mówię, czasami jest coś takiego, że ta gra się psuje. Jesteśmy jakoś podzieleni, jakoś w trakcie wojny. Okej, weźcie to. Wszystkie terytoria. Dajcie mi. I też możemy wziąć. No tak, bo tutaj byli właścicielami tego. Z drugiej strony w sumie na tych terytoriach Don Republic jest, no to nie wiem, gdzieś tutaj jest wyczyść your marks. Tak, bo tutaj są ci. Tutaj to możemy oddać Polsce. To jest takie dziwnie podzielone. Właścicielem jest Ukraina. Co ona upadła. Więc to może być problem.
Dobra, będziemy musieli tak. Aneks Ukraina. Aneks Don. Nie ma takiego. A, właśnie raz. Dlatego nie lubię tego, bo trzeba później naprawiać to. Mołdawia. Ale to jest Don Republic. O, masz los. Jak sprawdzić, że to, jak jest Don? Może się nazywa Kuban? Tak naprawdę? Kub? No nie wiem jak. Aneks. Kub. Nie, nie istnieje. Naprawdę byśmy musieli zrobić coś takiego, że na chwilę się oni pojawiają tutaj, ale mało to jest prawdopodobne. Chyba będę musiał zrobić cięcie i zobaczyć jaki mają tag. Okej. Okay. Już powróciłem. No niestety czasami dają takiego taga, którego się trudno ogarnąć. Okej, okay, w takim razie możemy tutaj zacząć. Tak, niech wejdzie to w ramach naszego federacji. No i tutaj, o, wreszcie się pojawiło. Chciałem powiedzieć, że tutaj chyba będziemy musieli poczekać. Okej, okay, wyzwolimy przyjazną Ukrainę. Dalej. No tak, przyjazny Don wyzwolimy. Tutaj chyba możemy zwrócić im terytoria. Albo nie. O, jest. Okej, okay. Co z Kalmykią? No nie możemy oddać Donowi, więc Kalmykia tutaj będzie. No i mamy tutaj jakiś teren, to może teraz się uda. Właśnie. Tak, możemy wrócić. Wracamy. No i w sumie... W sumie teraz jedyne co możemy zrobić to zaatakować Niemcy, ale... Cały odcinek trochę trwał. Polegał na tym, że my zaatakujemy Niemcy. Okej, okay. Lew trzeci. No. Jak to wygląda frakcyjnie? Frakcyjnie wygląda to w miarę w porządku. Nie są w wojnie z Niemcami. Tutaj ci są w wojnie z Chińczykami. Ching w miarę sobie radzi. Kim ty jesteś? No tutaj mają teraz tą wojnę, co my ostatnio ją robiliśmy. No, nie jest łatwa dla AI, więc mogę mieć problemy. Dobra, więc szybko sobie przyjrzyjmy, co tutaj jeszcze mamy. Z jednej strony chciałbym to, z drugiej strony wydaje mi się, że to na tym etapie rozgrywki to byłoby lepsze. Okej, w takim razie to, co możemy porobić teraz. O. Przygotować atak na Niemcy. Więc tak możemy to zrobić. Dobra, ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Wydaje mi się, że już ostatni, bo jak zaatakujemy Niemcy, to będzie ostatni. Więc bez zamiaru, no to... Cześć!